Przechodzimy do punktu H, projekt Komisji Ochrony Środowiska. Bardzo bym prosił pana przewodniczącego o przedstawienie. Bardzo dziękuję. W sprawie uporządkowania terenów na zbiegu ulic braci Jankuch, księdza Jerzego Bogiełuszki i Boskiego w Krakowie. Paragraf pierwszy. Wnioskuje się do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie o uporządkowanie terenu na zbiegu ulic braci Jankuch, księdza Jerzego Bogiełuszki i Boskiego w Krakowie. Paragraf drugi. Uchwała konieczności rozwinięcia. Ja tylko dodam, że jest to teren, na którym Towarzystwo Przyjaciół Pieronowa budowę skweru. Czyli no, nie całości skweru, bo to jest tak, że my wnioskujemy o budowę, no można powiedzieć o uporządkowanie całości tego terenu i niech Zarząd Infrastruktury Komunalnej Transportu rozwiąże, w jaki sposób miałby ten skwer no, uporządkować, nie tylko skwer, całe to skrzyżowanie, w jaki sposób, całe to skrzyżowanie, bo tu jest wiadomo o terenie dwóch ulic. Cały ten teren Lipowskiego, braci Janków i Popiełuszki, w jaki sposób należałoby uporządkować. Czy ktoś chciał zabrać głos w tej sprawie? Proszę bardzo, pan Dziok. Ja chcę zwrócić uwagę na uporządkowanie terenu i zaprojektowanie bezpiecznego skrzyżowania ulic Lipowskiego, Popiełuszki i braci Janków. Na tym skrzyżowaniu co najmniej raz w tygodniu są wypadki. I to naprawdę ciężkie wypadki samochodowe. Brak widoczności. Stara strażnica, która jest za nami drogą, która wreszcie no to skrzyżowanie albo ulicę odsunąć od strażnicy w kierunku budynków na północ, albo zrobić, albo zburzyć strażnicę, no bo innego wyjścia nie ma, żeby tam było bezpieczne skrzyżowanie. Dobrze. I cały ten teren uporządkowany. Dobrze, to ja myślę także o uporządkowanie terenu oraz zorganizowanie bezpiecznego skrzyżowania ulic braci Janków, Wielko Popiełuszki, Lipowskiego w Krakowie. Taka poprawka. Czy ktoś chciał zabrać głos w tej sprawie? Jest. Proszę bardzo, pan. Chciałem poprzeć stanowisko pana Dzioba i na przyszłość liczę na rewanż, że jak będą sprawy nowego Prokocimia, to nie będzie pan lepiej wiedział od nas. Dziękuję. Dobrze. Czy ktoś chciał zabrać głos w tej sprawie jeszcze? Bo była poprawka, bo nadal ją poddam pod głosowanie. Czy ktoś chciał zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, wobec powyższego poddaję poprawkę pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem poprawki? Kto jest przeciw? Stwierdzam, że Rada przyjęła poprawkę. Głosujemy całą uchwałę. To jest... Aha, jeszcze było... Moment, to uzasadnienie jest jeszcze do uchwały. Bardzo proszę, bo tu umku gdzieś uzasadnienie przeszło. Uporządkowanie terenu u zbiegu ulic poprawi estetykę i bezpieczeństwo terenu leżącego w centrum Zwierzynowa. To jest uzasadnienie do uchwały. Głosujemy teraz całą uchwałę. No, Bieżanowa. Bieżanowa. Głosujemy całą uchwałę. Kto jest za przyjęciem całości uchwały? Głosowałem. Pan się zorganizuje czy pierwszą. Tak, będę pracować pod koszulą. Stwierdzam, że Rada. Jestem że Rada przyjęła projekt Komisji Ochrony Środowiska.